Jeśli byśmy chcieli to mówić w liczbach, to na Toropolu, którym właśnie teraz jesteśmy, to podczas 55 ślizgawek odwiedziło nas ponad 7200 osób. To jest liczba naprawdę kosmos, ale prawdziwe oblężenie przeżywało też Toyota Park. Na ślizgawkach przez całe 2 tygodnie ponad 2,5 tysiąca osób, ale weźmy też pod uwagę to, że nie zawsze była pogoda. Ściankę spinaczkową odwiedziło ponad 1000 osób. Dodatkowo robiliśmy też tam zajęcia lekkoatletyczne, w których wzięło 160 dzieciaków. Te liczby same mówią za siebie, że naprawdę było oblężenie na naszych obiektach. Wszystkie nasze obiekty były dostępne dla mieszkańców. Były też czynne wodna nuta, basen akwarium, czy także stadion lekkoatletyczny, na których także można było spotkać mieszkańców w czasie ferii. Z takich imprez towarzyszących mieliśmy również m.in. zdobywanie szczytów na ściance, gdzie dzieci zdobywały szczyty takie jak Biskup Jakopa, Śnieżka czy Rysy. W tej zabawie wzięło udział ponad 60 dzieci, czy też turniej rzutów karnych. To już jest tutaj taki tradycyjny turniej, w którym wzięły udział 32 drużyny rodzinne. Na obiektach sportowych okazuje się, że dzieci chętnie spędzają czas, natomiast co jeśli chodzi o te obiekty, nazwijmy je turystyczne, którymi dysponuje miasto? Wieża Piastowska tak naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przez cały rok. Nie inaczej było również podczas ferii Biała Zima 2022. Przede wszystkim zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania wśród grup zorganizowanych. Były to przede wszystkim dzieci, młodzież biorąca udział w półkoloniach oraz obozach sportowych organizowanych na terenie miasta Opola. Nie inaczej było również na Zamku Górnym w Opolu. Cieszymy się, że działa tam tak zwany efekt nowości w związku z nowym doposażeniem Zamku Górnego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również organizacja tak zwanej Baszty Tajemnic wraz ze Stowarzyszeniem Manticora. Już po raz kolejny zorganizowaliśmy takie szczególne wydarzenie. Było bardzo wielu chętnych, cieszymy się i na pewno będziemy powtarzać takie wydarzenia. A jeśli mielibyśmy mówić o liczbach, to gdzie rzeczywiście to zainteresowanie, tak jak Pani powiedziała, było ogromne? Bardzo duże zainteresowanie było właśnie tutaj na Wieży Piastowskiej. W tym okresie, też trudnym okresie, bo trzeba zwrócić uwagę, że nadal jesteśmy w takiej sytuacji pandemicznej, w okresie ferii zimowych Wieżę Piastowską odwiedziło około 350 osób. W samym wydarzeniu Baszta Tajemnic wzięło udział około 50 osób.